Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i nic się nie zmieniło, dalej otwieramy boksy. Chyba ponumeruję wam nawet tą serię, żeby w razie czego łatwiej się było odnieść do danego odcinka. Więc lecimy sobie, pyk. Otwieramy, a przeliczymy sobie, czy jest tyle, ile powinno być. Saszetek wyjmiemy wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 i tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 12. Pełen boksik leci, on już jest pusty, ale saszetki dalej są nieotwarte. No, raczej powinny być nieotwarte, jak mamy otworzyć boksa. Lecimy w ostatnim odcinku, lipa totalna, jak sami widzieliście, bez karty Pro Elite ani karty Chrome. Więc taką cichą nadzieję mamy, że w tym odcinku nam odda. Sobie trochę zamienimy Man of the Match. Mówię, jakieś pewnie pewne kolekcje z tego też sobie ugrupuję, żeby mieć. Ale jakby ktoś potrzebował, to będę miał na sprzedaż. Pyk. Tak zauważyłem, że około 9 kart wypada na boksa. Chyba całkiem dobrym wynikiem, w sensie 9 kart krystal, bo nie dokończyłem, oczywiście sobie w głowie dokończyłem. Zobaczymy, jak będzie tutaj, Silva. Tu zaczynamy tak na razie spokojnie, bez żadnych hitów. O, jakiś taki sklejony był. No i dalej bez hitu. Legenda tutaj Torresa, znaczy no, gdybym trafił taką legendę w FIFA, to byłby hit, ale na karcie autograf Torresa to już by było coś. A my mamy coś lepszego, albo mi się wydaje. No zaraz zobaczymy, chyba mamy coś fajnego. Jest coś fajnego. Jest to Gigi Donnarumma na karcie Chrome. Chrome, 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 czyli jest elegancko. Pierwsza karta Chrome wpada. Do tego jeszcze legenda Cantony, więc elegancko. Więc już jest fajnie. Teraz jeszcze tylko Pro Elitka, dwa blaczki i naprawdę ten boksik top. Top topów. Tutaj pierwsza karta Krystal. Też mega fajnie. Kurde, szkoda, że nie mogę znaleźć takiej pracy, że otwierałbym saszetki. Na tym by polegało moje życie. To było coś wspaniałego. Cały dzień siedzicie i sobie rwiecie. Nawet jakby te karty nie trafiały do mnie, plus to położymy sobie tutaj. A do kogoś innego to i tak, rwanie saszetek, coś pięknego. Ale jest pierwszy Gigi Donnarumma. Kolejny klub 100. Next gen. Ej, czemu Hertiga położyłem tu, jak są jeszcze tu? Donnarumma się powinien zmieścić nawet. Dawać jakiegoś blaka fajnego. Skeher, czyli dwa krystale obecnie były i to dwa krystale z PSG. Trzeci krystal, czyli jeszcze 6 do takiego standardu naszego krystali. I Silva, next gen, Vini, Ter Stegen. Gavi, Lipsk, Lodi, Man of the Match. Zaraz chyba 12 saszetek będzie za nami, ale nie mamy jeszcze Pro Elity i Blacka. W sensie fajnie, że w ogóle wpadł Chrome, to już dużo daje w tym. Kolejny krystal,
Legenda. To już dużo daje nam, aczkolwiek no mówię, zawsze fajnie, żeby z tych boksów jak najwięcej fajnych kart udało się wyjąć. Paulinho. A, mi pomylił next geny tutaj. Tak, bo sobie takie kubki robię, żeby potem było mi łatwiej dojść co czego ile mam. Bez przebierania, bo oczywiście bazówek i TP, no to jak będę chciał złożyć, no to będę musiał sobie tak z jeden dzień dać. Lautaro Martinez. Ładnie, ładnie, ładnie. Tu mówi pewien TikToker. Ładnie, ładnie. Ale coś te pro elity nam nie daje ich. Zobaczymy. To po prostu pech, czy będzie grał. Tu Mbappé. Jest black. To jest fajne, że jest black. Jest Messi! Boom, boom, boom! Czyli najlepszy black, jaki mógł wpaść w eleganckim stanie. Pięknie. Leo. Leo jest super. Teraz jeszcze tylko jakąś prelitkę poprosimy i to będzie boksik na mega, mega plus. Ale coś tych topek nam nie chce dawać. Topek, prolitów, czego nam topek. Bonucci. Legenda. No dobra, zostało nam 4 saszetki. Miejmy nadzieję, że... Top. Gdzieś nam tu proelitka nam gdzieś tu wypadnie. A nawet jak nie wypadnie, to i tak ten boks można zaliczyć jeszcze do tych dość udanych. Telefonik oczywiście. Czyż plaków też mało w tym. Tym powinny być 2. No tu nie ma blaka. No i ostatnia saszetka. No i pusto. I saszetki zapowiadały się ten odcinek na mega dobry, ale skończyło się średnio, szczerze wam powiem. Bo jak widzicie, no to fakt wpadł Chrome, wpadł Messi. Wpadło ile krystali? Teraz 2, 3, 4, 5, 6, czyli mniej krystali niż zawsze. No ale mówię, no ratuje to na pewno to ten odcineczek, ten Donnarumma i ten Messi, bo robią robotę. Zobaczymy co dalej będzie, miejmy nadzieję, że będą lepsze trafy, bo oczywiście chcemy jak najlepsze boksy, żeby jak najwięcej fajnych kart wpadało. Ja wam serdecznie dziękuję za otwieranie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu i siemaneczko, cześć, życzę wam miłego dnia.